Po obfitych opadach śniegu trzeba odśnieżać nie tylko drogi i chodniki. Coraz grubsza warstwa śniegu zalega bowiem na dachach, a to może być bardzo niebezpieczne. Metr sześcienny puchu waży około 200 kg, ale już lodu to jest ciężar około tony. W przypadku budynków użyteczności publicznej problem, tak jak tu w centrum Katowic, rozwiązują służby. W związku z intensywnymi opadami śniegu, które wystąpiły w ostatnich dniach w naszym województwie, Straż Pożarna odnotowała ponad 160 interwencji, ale głównie były to zgłoszenia związane z usuwaniem powalonych drzew, połamanych konarów przez obciążenie wynikające ze śniegu. Natomiast niebezpieczną sytuacją również jest zaleganie śniegu na dachach. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane wszystkimi innymi dachami muszą zajmować się właściciele i zarządcy budynków. Jeśli na bieżąco się nie odśnieża, to śnieg może stanowić zagrożenie. Na osiedlach mieszkaniowych występują miejscowo takie problemy. Są zresztą one obserwowane cały czas i dotyczą ewentualnie usuwania śniegu z daszków nad wejściami, nad balkonami, nad galeriami, gdzie są trudniejsze jakieś operacje. Wtedy wynajmujemy służby specjalne, zewnętrzne, ale generalnie nasi pracownicy mają uprawnienia do pracy na wysokościach. Straż Pożarna apeluje, żeby zimą nie patrzeć tylko pod nogi, ale zwracać również uwagę na to, co nad głową. Właściciele nieruchomości powinni monitorować sytuację. Nie tylko dlatego, że ciężki śnieg może uszkodzić dach. Topniejący śnieg zwisający z dachu może spaść i zrobić komuś krzywdę.